Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Niepowtarzalnej, gdyż niepowtarzalni goście, z którymi nie tak łatwo się spotkać, jest dzisiaj nie lada gratka. Witam bardzo serdecznie w moim terenowym studio na jednych z punktów na trasie wywiadów poświęconych sztuce tańca lub zobaczymy, cóż to się wydarzy. Witam bardzo serdecznie. Ania Godowska, Sławek Krawczyński. Witam serdecznie. Michale, witam Państwa. Jak dobrze się spotkać, gdyż spotkania coraz trudniej, niemniej jednak nam się udało. Mam tyle do Was pytań, że obawiam się, że mogę wpaść w pułapkę zadania ich wszystkich naraz, a to kompletnie może nam nie posłużyć, więc może zacznę od pytania, które być może wyda się pytaniem rozluźniającym, niemniej jednak jest bardzo mocno związane z tematem, którym się zajmujecie, ale też tematem, który mnie interesuje w kontekście mniej lub bardziej związanym z tańcem. To, jak wiemy, temat bardzo szeroki. Jak się Wam spało? O, dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj jaka trudno troszkę. A, mam wronę. Dzisiaj w miarę. Mnie jaka trudno, ponieważ... Dziękuję. Ponieważ tutaj jest jakiś pokaz służb, wozów, jakichś służb specjalnych, czy wojsk. I wszystkie te samochody w nocy stacjonowały obok naszego domu. Czyli taki bardzo mechaniczny sam. Mechaniczny, tak. Ciężki, nacechowany dużą ilością stali. Wszystkie te hasła... Ale też mocy. Tak? Też mocy. Też mocy, no bo to silnik, prawda? To też to moc. Prawda. A znajdujemy się w nielada miejscu, które oczywiście o tej mocy mówimy. Wcześniej wspomnieliśmy o tym w naszej rozmowie przed. W stolicy, w Warszawie, Warsaw. Temat do rozkminki. Niemniej jednak my zajmiemy się troszkę właśnie tym, czym się zajmujecie. Ja zapytałem oczywiście nie bez powodu, jak Wam się dzisiaj spało, bo jesteście już bardzo mocno znani w Polsce w kontekście pracy ze snami, ale też przekładaniu tego na kontekst pracy, w kontekście spektakli. Czy możemy zaryzykować stwierdzenie z dziedziny teatru tańca? Myślę, że tak. Możemy zaryzykować. Zaryzykujmy. Przyznaję szczerze, że my się za bardzo nie bawimy w teorię sztuki. Także ja wiem, że to jest jakiś poważny dział, ale możemy to nazwać też performansem, jeśli chcesz, Michał, jakkolwiek. Ponieważ w naszym przypadku akurat jest to tyle uzasadnienia, że u nas rzeczy się wydarzają też. To nie jest do końca tylko... Czy nie jest to naszym założonym celem, że tworzymy teatr tańca? Tak, tak. Nie jest to naszym założonym celem. Jeżeli jest tak wychodzi, to wychodzi, ale wychodzą też inne rzeczy. Tak, sam spektakl ma pewną wewnętrzną furtkę, że tak powiem, która jest otwarta na coś nieprzewidywalnego też, więc wydaje mi się, że to w sumie jest działanie z pogranicza. Tak? Tak jak Ania powiedziała, nie jest naszym celem ani jakimś estetycznym założeniem, żeby robić teatr tańca. Niemniej jednak w Waszej pracy działacie bardzo mocno, wykorzystując, nazwijmy to, sferę snów. Czym jest sen w Waszej pracy? W sensie, wiem, że bardzo mocno jakby odwołujecie się jakby do badań Junga, Mindela. Zawsze mam z tym kłopot. Nie szkodzi. Ale też czuję, że to nie ma obowiązku. Jest jakiś duży problem. My powiemy prawidłowo. Tak, właściwie to Was sprawdzam. Czym jest ta forma, jakby ta tak naprawdę sfera? Ja ostatnio rozmawiałem z Agnieszką Nosner w kontekście spektaklu Obszar Teta. Czyli z jedną z faz, przez którą przechodzimy w kontekście faz snu. A dla Was sztuka śnienia, bo ja tak to odbieram, też mając na uwadze swoje doświadczenia w marzeniach sennych, jest bardzo konkretnym medium, które wykorzystujecie w specyficzny sposób w Waszej pracy. No więc... Może sobie zacznie, a ja to uzupełnię. Tak zrobię. Tak, bo naraz lepiej, żebyśmy tego nie mówili. No więc zacznę od tego, że
Wiesz, to jest bardzo rzeczywiście, zadałeś pytanie, w którym połączyłeś 20. A jeszcze nie chciałem. Jeszcze nie chciałeś? Okej. Okay. Ale sobie odpowiem na pierwsze 10, a później jak tak, na kolejne. Tak, na kolejne posiedzenia. Sen jest z jednej strony dla nas pewną matrycą doświadczenia, czymś wokół czego jakby budujemy to, co później jest działaniem artystycznym, czyli spektaklem, czyli jest materiałem, jest jednocześnie wehikułem, którym poruszamy się w tej rzeczywistości śnionej, a jednocześnie jest też pewnym punktem docelowym, czyli jakby no, sen jest elementem, który spina wszystkie wymiary naszego działania, ponieważ ta docelowość u nas polega na tym, że w naszym założeniu spektakl ma być świadomym snem. Snem śnionym na jawie przez tancerzy i przez nas, przez jakby cały zespół. To oczywiście jest w pewnym sensie na razie ciągle jeszcze idea nie do końca zrealizowana, ale jesteśmy już blisko, żeby osiągnąć to, do czego dążymy za nią. Czy to dotyczy też widza? Czy w waszym myśleniu jest jakby zaproszenie do tego snu widza? Tak, ale widz właśnie śni ten sen. Znaczy on jest uczestnikiem, no tak jak ty śnisz swój sen. Tak i widzisz wydarzenia, tak, tak widz widzi te wydarzenia. W naszym spektaklu pełni funkcję tego odbiorcy. Czyli jak gdyby no, na każdym, jakby w każdym aspekcie sen jest u nas bardzo istotną jakby mikro i makro cząstką. Tak? Czyli on pozwala nam pracować świadomie we wszystkich elementach, chociaż pracujemy z treściami nieświadomymi. No to tyle wyjściowo, no bo oczywiście, no czym jest dokładnie sen? Mhm. Znaczy ja może powiem o tym, że... Tylko uzupełnianiu, tak. że my stosujemy metodologię jungowską przede wszystkim. Oczywiście też wykorzystujemy w naszych działaniach ideę Arnolda Mindela, który jest właściwie rozwinięciem Junga w pewnym aspekcie. Ale jest jego kontynuatorem. No tak. Jest jego kontynuatorem, więc... Można powiedzieć, że to jest pewien nurt psychologiczny, bo jak się złoży te dwie idee, Junga i Mindela, to one są względem siebie komplementarne, bo można powiedzieć, że dokąd doszedł Jung i zaznaczył swoje obszary, tam wyruszył Mindel dalej, tak? Czyli to w jakimś sensie jest po prostu wielki obszar spójny, może tam w pewnych momentach są pewne animozje między tymi, ale one nas właściwie nie dotyczą. Po prostu pracujemy w tym nurcie. Oczywiście nasze własne doświadczenia nauczyły nas też pracy z tym zjawiskiem. Przez jakiś czas mówiliśmy o projekcie badawczym artystycznym, a właściwie od pewnego momentu możemy mówić już o spójnej metodzie pracy, którą za nią wypracowaliśmy, bo to już nie jest już projekt badawczy, tylko metoda, która jest ciągle, można powiedzieć, uszczegóławiana, rozbudowywana w różnych kierunkach. Na przykład ostatnim takim kierunkiem od paru lat, który za nią intensywnie opracowujemy, jest praca z aktorem. Tak? I myślę, że przez w najbliższym czasie dużo bardziej intensywnie będziemy pracować z tym zjawiskiem. No to tyle może. Tak, a jeszcze pewnie będziemy uzupełniać. Jeszcze uzupełnię a propos snu samego, bo nam się sen kojarzy z zjawiskiem, które występuje tylko nocą, albo ewentualnie w czasie drzemki, w ciągu dnia. Natomiast my pracujemy też z świadomy sen, o którym mówimy. Chodzi o to, że jest to dla nas zjawisko, które występuje tak teraz na przykład, tak? Czy nie wiem, krakała wrona, czy przyjechała teraz karetka. To był ewidentny sen, tak. Na pewno to był swego rodzaju trans. Chodzi mi o to, że pracujemy ze zjawiskami, które no, w naszej takiej uzgodnionej rzeczywistości, tak żyjemy, wydają się zjawiskami, powiedzmy, zupełnie zwyczajnymi, normalnymi. Natomiast na pewno każdemu z nas się zdarzają takie sytuacje, że mamy, nie wiem, szereg tak zwanych dziwnych wydarzeń w życiu, tak? Albo jakieś powtarzalności się pojawiają, że spotykamy na przykład, nie wiem, osoby sprzed lat w ciągu tygodnia, na przykład 3 albo 4. Inne takie, że no właśnie ktoś na nas, nie wiem, ciągle mamy jakieś powtarzające się
sytuacja, nie wiem, nieprzyjemna, na przykład ktoś w kolejce na nas powie, a co pani robi, tak? A to pani na poczcie nagle jest zdenerwowana na nas, a to idziemy nagle nasza przyjaciółka czy przyjaciel mają do nas pretensje, chociaż wcześniej nie mieli o tą stację. I też są te zjawiska, które dają nam sygnał jakby z tej rzeczywistości, którą znamy, że jest jakiś sygnał z naszej nieświadomości, która się przejawia jakby w otaczającym nas świecie. Ale tak? Co to jest? Bo to jest bardzo ciekawe. Mówię o tym, że chodzi mi o taki sen w ciągu dnia. Mhm. Masz dużo takich doświadczeń, więc rozumiesz, o czym mówię. Znaczy, chodzi o to, że w zasadzie cały świat, wszystkie nasze doświadczenia są takim snem. Są w jakimś sensie snem, tak? Więc jeżeli my mówimy zasadnie, że pracujemy ze snami, to nie chodzi nam tylko o sny z nocy. One są najgłębsze i najbardziej, które my to oddzielamy trochę, tak? My oddzielamy, ponieważ my żyjemy w kulturze, która wyraźnie wytycza granice za pomocą świadomości. I żyjemy w świecie świadomościowym i cały czas akcentujemy świadomość. Zresztą teraz, jeżeli się przyjrzymy tendencjom w samym rozwoju jakby pewnych technik, można powiedzieć, indywidualnych czy społecznych, to one akcentują świadomość. Znaczy dużo się mówi teraz na przykład o fizyce kwantowej, tak? O afirmacjach, które nawiązują do fizyki kwantowej, że możemy przemieniać rzeczywistość za pomocą świadomości, to cały czas, wszędzie jest akcent na świadomość. I tak zaprojektowaliśmy nasz świat. Ale musimy wiedzieć... Tak zaprojektowaliśmy nasz świat, czy to jest wiedzieć, to, co my cały czas próbujemy zrobić? Bo czy to w ogóle jest możliwe, się zastanawiać? Michał, są kultury, w których to cały czas jest obecne, tak? Ale rzecz jest ciekawa. No. Musimy wszyscy pamiętać, że to jest projekt. To nie jest rzeczywistość. To jest tylko projekt, tak, ponieważ my uzgadniamy coś, tak, uzgadniamy. Mhm. Coś, na co się zgadzamy lub nie. No tak, tak, ale potem... ludzie uzgadniają coś, co inni ludzie wykonują i... Dlatego rzeczywistość jest cały czas, dlatego ciągle się zastanawiam, dlaczego, skąd zmiany, tak, dlaczego wpadamy na siebie w pewne kolizje, konflikty społeczne, bo chodzi o to, że śnienie po prostu nie jest martwą rzeczywistością, nieruchomą, bierną, tylko ono jest nieustanną aktywnością, tak? Cały czas w pewnym żyje. Sensie ta nasza sytuacja, ona się nakłada, ona płynnie przenika w ten sen, który znamy z tego, że śnimy w nocy, tak? Że tak to z grubsza wygląda. No, to jest... Oczywiście to jest kwestia tego, jak to ma podejście do tego, bo są ludzie, którzy zupełnie jakby odrzucają jakby to, co im się śni, tak? Jakby interpretują to, są różne szkoły. Sen nocny, tak? Są różne szkoły, prawda, interpretacji snów. I niektóre zakładają, że po prostu no, to są jakieś tam szczątki z tego, co przeżywamy, tak? Gdzieś oczyszczane, czy że nie mają związku jakby do końca, tak? Więc jeżeli ludzie odcinają się w ten sposób od swojego snu, w sumie od połowy życia, bo połowę życia spędzamy śniąc praktycznie, no to wydaje nam się, że to, co robimy ze Sławkiem, to jest zasadne. Znaczy, jesteśmy artystami, więc robimy to jakby w formie sztuki, tak? Ale jednak wydaje mi się, że przywracamy trochę, przynajmniej pokazujemy, że tutaj należałoby zwrócić uwagę i gdzieś ten kierunek świadomy nakierować na to, czym jest sen, co on znaczy, czy sen jest właśnie tylko w nocy, czy może być też w ciągu dnia, bo z naszego doświadczenia absolutnie tak. I zresztą z koncepcji, którą się posługujemy również. No tak, i po prostu tutaj taka jest nasza rola, tak mi się wydaje, że oprócz tego, że tworzymy spektakle, to chyba najważniejsze jest w tym to, że coraz więcej ludzi jakby zaczyna o tym mówić i faktycznie z tym pracować, że coraz bardziej sobie uświadamia pewne procesy zachodzące w nich samych, bo dla nas jest niezwykle istotne to, żeby wykonawca był świadomy tego, co się z nim dzieje na scenie. Znaczy nie jest naszym celem wprowadzenie w jakiś stan, wpuszczenie na scenę, a potem żeby człowiek sobie radził sam. Dla nas jest bardzo ważne to, żeby od początku do końca, nawet jeżeli to są, pracujemy z trudnymi tematami, nigdy nie przekraczamy pewnej granicy, gdzie tancerz, czy aktor, czy performer po prostu ma taką trudność, że, no, że widzimy, że tam jest ta blokada, jest stop. Bo to jest też jakby chroniące, tak? Jakby to trzeba to po prostu uszanować. Też dzieciom się też wszystkiego nie mówi od razu, prawda? Jak wygląda życie dorosłe. Miejmy nadzieję. Nie, chodzi mi o to, że jakby pewien punkt w rozwoju, że nie chodzi o to, że tancerze są jak dzieci, tylko czy dla nas, czy ja też jak pracowałam sama na... Sami żeśmy najpierw pracowali z tą metodą na sobie nawzajem i próbowaliśmy
próbowaliśmy te ćwiczenia wszystkie realizować. No to też naprawdę było tak, że dopiero było widać, po wykonaniu ćwiczenia, dopiero było widać jakby ten punkt startowy, gdzie się było wcześniej, tak? Jak mała była świadomość o pewnym zjawisku, które później stawało się zupełnie oczywiste. O tym mówię, tak? No właśnie, no bo tutaj tak naprawdę wszystko jakby sprowadza się, tak to czuję przynajmniej, wszystko sprowadza się jakby do poziomu świadomości. No. Tak. Świadomość nie jest oczywiście też jakby wrzuceniem na głęboką wodę, ponieważ nie będziemy w stanie tego pojąć. To jest to, tak to rozumiem w kontekście tego, droga co mówisz wejścia, o to jest droga nieprzekraczaniu wejścia. Pewnego pułapu, tak. Bo jakby to nie jest też droga do świadomości. Jak budować taką drogę tak naprawdę świadomości? Powiedzieliście też sen ten nocny, który znamy tam, wiadomo, drzemeczka i nam się śni. Właśnie większość z nas uważa, że to są strzępy z dnia, to co się wydarzyło. A ta teoria, o której wy mówicie, że tak naprawdę sen dzieje się cały czas i my jakby śnimy nieustannie. Jak budować tą ścieżkę do nabierania tej świadomości tego? Bo dla mnie to jest też bardzo blisko słowa obecność. W kontekście jakby faktycznie zauważania tego, w czym jestem, w jakim stanie emocjonalnym, fizycznym, gdzie się znajduję, na ile moje zmysły odbierają wszelkie bodźce, na ile dostrzegam właśnie pewne znaki powtarzalności, nie wiem, déjà vu, Matrix. Jakby tego jest naprawdę mnóstwo. Jak to zrobić, żeby nie zwariować? Tak, ale tylko jedną rzecz uzupełnię a propos tych, właśnie tego, co powiedziałeś, żeby nie wchodzić za daleko, bo to nie ma nic wspólnego ze świadomością, że jak znurkujemy za głęboko. Jeżeli pojawia się jakiś opór, tak, czyli jest jakieś zadanie, z którym ktoś ma opór, no to się zdarza nawet, jeżeli nie pracujemy tą metodą, tak? Jakby w każdej pracy artystycznej możemy mieć takie wyzwania, które dla nas są trudniejsze, albo takie, które czujemy się w tym jak przysłowiowa ryba w wodzie. I wtedy pracujemy jakby z tym tak, że pracujemy wokół tak zwanego progu, czyli tam, gdzie ta energia się styka, czyli my gdzieś chcemy, a coś nas hamuje, coś nam nie pozwala, tak? Czyli mamy jakieś zadanie, które powinniśmy wykonać, a z drugiej strony czujemy, że nie jesteśmy w stanie, albo nawet chcemy, a czujemy, nie wiem, inflację, albo wydaje nam się, że nie mamy tak zwanego pomysłu, tak? Czy nie czujemy w ogóle nagle ciała, albo pojawiają się różne inne symptomy, nawet zupełnie banalne, czyli na przykład zaczyna nas boleć głowa. To pracujemy z tym bólem głowy, pracujemy jakby w tym miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, tak? Czyli chodzi o to, żeby nie odrzucać tego, co przychodzi w danym momencie. Nie. Właśnie ideą jest to, że ból, tak naprawdę, czy ból, bo Mindr mówi też o bólu, dyskomfort jakiś, tak, jakby jest sygnałem tylko, tak? My się nie zatrzymujemy. Ale żeby nie wyszło teraz, że właśnie, że akcentujemy. Nie. My nie akcentujemy, tylko mówię, że jeżeli się pojawiają, tak? To wtedy po prostu przyglądamy się temu tylko po to, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie, tak? Traktujemy to tylko jako sygnał. Ale nie pracujemy, to znaczy jest ważna rzecz, że my nie pracujemy terapeutycznie, tak? Czyli tak. Nie jest naszym celem ani żadną ambicją, ani zainteresowaniem, żeby terapeutycznie pracować, tak? Nie. To jest bardzo ważne, bo, tak. Bo to też świadczy o naszej kulturze, że w ogóle takie kwestie się pojawiają. Zatraciliśmy coś do tego stopnia, że praca z tym zjawiskiem jest dla wielu ludzi już terapią, tak? No to jest uświadamianie sobie czegoś jest terapią, zamiast rozwojem po prostu, tak? Przynajmniej 1/3 część spędzamy w tym świecie, a kiedy zaczynamy z nim pracować, okazuje się, że to już jest terapia. Znaczy, to jest kompletny nonsens. Czyli fokusujemy się, przekierowujemy swoją uwagę tak naprawdę na funkcję poznawczą, tak. A już interpretujemy to jako swego rodzaju. Tak, ja tylko powiedziałam o tym. A to jest, wiesz, to jest tak naprawdę kawał naszego życia. No. Czyli po prostu dla Ani i dla mnie to jest po prostu pewien naturalny ciąg, tak? Czyli coś, co każdy człowiek może zrobić. Oczywiście w pewnych warunkach no, nie jest to wskazane, żeby sam pracował z niektórymi rzeczami. Chodzi o to, że w ogóle nastawienie na ten świat, na nasze doświadczenia właśnie, doświadczenie snu powinno się zmienić, bo przez te właśnie strategie świadomościowe, racjonalizujące, doszliśmy do tego, że wielu ludzi traktuje sen jako taką właśnie jakąś chaotyczną, absurdalną balladę nocną, która powstaje tak ze strzępków wypartych minionego dnia. To jest taki splot właśnie takich psychoanalitycznych, freudowskich skojarzeń na ten temat z górą w gruncie rzeczy z niewiedzą, tak? Na ten temat. Sen nie jest
może być, może akcentować, pokazywać treści wyparte w ciągu dnia, związane z tym, co się przeżyło, ale może nas wytransportować w zupełnie inne przestrzenie. To jest, i tego nie da się przewidzieć. Nie da się przewidzieć, że tego dnia będziesz śnił to, co wydarzyło się tego dnia, a nie na przykład będziesz miał sen profetyczny, który, w którym zobaczysz dzieje swojego kraju czy świata, wiesz, to się zdarza często ludziom, którzy w ogóle o tym nawet nie myśleli za dnia. Nie myślą, albo nawet nie wierzą w takie rzeczy. Tak, często. Ale tak jest jeszcze... ważne, że właśnie tak, dobrze powiedziałem, tak, 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 ten... absolutnie, no bo to jest jakby cały kontekst się liczy. Natomiast jeszcze wrócę do tych progów, bo tutaj żeśmy się zatrzymali przez chwilę, że tylko po to jakby tam się zatrzymujemy, żeby sobie uświadomić jakby punkt, w którym jesteśmy, po to, żeby móc pójść dalej, tak? Czasami się nie da pójść dalej i wtedy tam też jest bardzo dużo energii, z tą energią pracujemy. Ale zawsze służy to temu, żeby świadomość jakby uzyskała informacje na temat tego, co, dlaczego takie są, takie a nie inne są zahamowania na przykład przy realizacji jakiegoś zadania i tylko po to, żeby wykonawca miał więcej mocy po prostu, bo my zawsze dążymy do tego, że wykonawca musi mieć poczucie mocy na scenie, tak? Czyli ale to wynika jakby z uświadomienia rzeczy, które mnie blokują? Tak. Też, tak, dlatego że jeżeli zaczynasz, ja może podam tutaj takie dosyć, no, może się wydawać kontrowersyjne porównanie, które też w poprzednie kiedyś mówiłam, na przykładzie pająka, który nas ugryzie, tak? Jeżeli my jesteśmy ofiarą, mamy symptom, tak? Widzimy, że jest jakaś czerwona jakaś plamka, zaczynamy się drapać, no i jesteśmy ofiarą jakiegoś ataku, tak? Jakiegoś ugryzienia i się męczymy, tak? Jakby z tym symptomem. Natomiast dochodzimy do wniosku, że o, to jakiś tam pająk czy komar nas ukąsił, ale w momencie, kiedy stajemy się na poziomie energetycznym, tak jakby, nie mówię, że wykonujemy jakąś magię, ale że stajemy się na poziomie energetycznym, wnikniemy jakby w sytuację komara, który gryzie, albo pająka, który gryzie, no to nas nie będzie spędzić, prawda? Bo komara czy pająka nie gryzie. Nie, będziemy po prostu najedzeni. Będziemy najedzeni i będziemy jakby, będziemy w mocy. Nie chodzi, i my nie oceniamy, pracujemy jakby poza oceną jakby tych zjawisk, tak? To jest, to mniej więcej jakby chodzi o taką zasadę przejmowania jakby przez po prostu uświadamianie, tak? Czyli dochodzenie do wniosku, że to, nie wiem, taka figura senna, nazwijmy to, jak pająk czy ty komar nas ukąsiła. W momencie, kiedy stajemy się taką figurą senną, no to przejmujemy jakby moc z tego, tak? Czyli przestaje nas to dotykać jako ofiarę. Czyli jeżeli mamy na przykład jakiś lęk i zobaczymy, co za tym lękiem stoi, tak? Wnikniemy w ten lęk, może się okazać, że tym lękiem stoi wcale nie przestraszona postać, tylko ktoś, kto jest właśnie, nie wiem, wojownikiem, tak? Albo jeszcze jest to potrzeba innym. Zamanifestowania czegoś, co być może jest ukryte. Tak, oczywiście ukryte, to jest... Ukryte albo odrzucone. Tak jak mówię, tak jak powiedział, zadałeś 20 pytań w jednym pytaniu i ciężko teraz z tego, bo czuję, że znowu zaczynamy tak, jakby mówić coś, co może być dla widzów, czy dla słuchaczy niezbyt jasne, jak my to przekładamy na sztukę, tak? Ale tutaj musielibyśmy już podać całą metodologię, to by trzeba było parę godzin, żeby... To ja jakby uproszczę, tak. Bo jakby początkiem, jednym z pierwszych tych 20 pytań... Szkoda, że to się nie nagrało, bo... To nic, ale to jest właśnie coś, co się dzieje. Jest to sen, ja... No, jest moc, jest moc. Czy to jest... To jest definiada. Ale czy to jest tak, że to nam się śni, czy to zostało wyśnione przez ministra obrony narodowej, że tak właśnie to będzie wyglądać? Wiesz, no to właśnie... Są kolory, są... To jest, tak. Jest hałas. Fizyka kwantowa, to jest tak. Ten cały paradygmat. To się zazębia. Cały problem związany z fizyką kwantową na poziomie filozoficznym, tak? W jaki sposób dochodzi do tego przeskoku do rzeczywistości, czyli do tego momentu, że tu siedzimy i widzimy wszyscy te samoloty, a nie tylko ty na przykład, tak? Też je widzieliście? Tak. Państwo ich nie widzieli, ale słyszeli, ale więc łatwo jest. Nie ma sensu aż tak daleko w to wchodzić. To znaczy po prostu te pewne sprawy można zostawić niewyjaśnione. Niektórzy teraz będą jeszcze kolejne nawiasy. Przerywamy nasz wywiad, żeby spieszyć z wiadomością, że wiemy już, że w siłach lotniczych mamy co najmniej 12 samolotów, które przylatują w seriach po 4. 16. Ale wracając na ziemię,
jak dobrze, że ona jest, jej się trzymajmy, gdyż ona daje właśnie nam to poczucie tego, że nie wariujemy. A wracając do tych 20 pytań, jeszcze Michale, bo ja wyskoczyłem jakby z tego pytania, co tu zrobić, żeby nie zwariować w kontekście nabierania tej świadomości. Coś ważnego, coś ważnego chciałem powiedzieć, że ja tylko powiedziałem, że jakby nasza kultura akcentuje procesy związane ze świadomością i robi to za bardzo, moim zdaniem. Mhm. Natomiast nie należy deprecjonować świadomości. Ona jest niezwykle ważnym, niezwykle ważną zdobyczą w ogóle w dziejach ludzkości i być może nawet więcej niż ludzkości. Więc chodzi o to, że świadomość nie może być czegoś takiego, że świadomość zostaje jakby zarezerwowana tylko do pewnych procesów i zamyka nas przed światem, który ewidentnie istnieje, tak? I nie robi z tego głupiej blagi na przykład. Na myśli oddzielanie świadomości w kontekście traktowania tego jako konkretne narzędzie, a nie jako część nas. Chodzi o to, że świadomość musi się zintegrować z nieświadomością w jakimś sensie, prawda? I dopiero wtedy doświadczamy pełni, bo jeżeli jesteśmy odcięci od procesów nieświadomych, to tak jakbyśmy się odcinali między innymi od ciała, prawda? Od jego doświadczeń, doznań. Od tego, co czujemy po prostu. Od tego, co czujemy. Odcinamy się też na przykład od snów, które są bardzo często niezwykłymi źródłami informacji, wiedzy, które mogą przynieść bardzo ważne inspiracje dla nas, tak? Rozwiązania problemów wręcz. I o to mi chodzi, bo tutaj jest pewien problem, że człowiek zatracił możliwość powiększania swojego spektrum działań i swojej mocy właśnie, a ona jest właśnie w nieświadomości, w doświadczeniach ciała i w snach. Tak samo niebezpieczne, jak mamy taki podział świadomość, nieświadomość, tak? To tak samo niebezpieczne bycie w świadomości jest tylko, jak bycie tylko w nieświadomości. Znaczy, dla nas to jest to samo. Znaczy, wydaje się to zupełnie logiczne, żeby po prostu łączyć tę sferę. Tak? Jeżeli ktoś jest odcięty od świadomości, jest tylko w nieświadomości, no to widzimy ludzi chodzących po ulicy, prawda, w jakimś stanie, gdzie mówią do siebie, widzą jakieś rzeczy, których my nie widzimy. W pewnym odklejeniu od rzeczywistości. Tak, no. Przynajmniej tak to zwykliśmy nazywać. Tak, od świadomości, tak? Dokładnie. Ale czy to tak jest? Jakby, no, to też są, tutaj można by dyskutować na ten temat, gdzie oni są i czy to są schorzenia, czy tylko to jest schorzenie, czy jest to jakieś po prostu bycie tylko i wyłącznie jakby właśnie w tym świecie nieświadomym, tak? W jakiejś przestrzeni, której my dzięki świadomości jakby też dla zdrowia naszego jakby odcinamy na co dzień, no bo ciężko by było nam tak przeskakiwać, natomiast chodzi o integrację. W momencie, kiedy tak jak mówiłeś o uważności, o tym, że słyszysz, widzisz, tak, wiesz, gdzie jesteś, wiesz, z kim się spotykasz, ale jednocześnie odbierasz sygnały, co czujesz, tak? No to tutaj mówimy o tym, że już ta świadomość jest nastawiona na to, co płynie z nieświadomości, tak? Jakby jak się teraz czujesz, jak na przykład siedzisz, rozmawiasz z nami? Jak się czujesz, kiedy wchodzisz, nie wiem, do ulubionego miejsca, tak? Albo jak jesteś na wspaniałym miejscu, które kochasz i jesteś w takim, którego po prostu nie lubisz. Dlaczego go nie lubisz? No mogą być różne przykłady, tak? Ale jeżeli mamy na przykład, nie wiem, pięć kawiarni takich samych, dajmy na to, że podobne ceny, to jednak wybierzemy z jakichś powodów jedną, tak, z tych na ulicy, a nie te cztery, nie którą z tych czterech innych. I wybierzemy, mało tego, wybierzemy konkretny stolik. Tak. A może tu siedzimy? Nie, ja bym wolała tutaj, a ja bym wolała tu. Dlaczego? Przecież te stoliki są takie same, prawda? I nie zastanawiamy się tak na coś na tym, po prostu nie dodziałamy, no bo tak jest, no bo tak czujemy. I jeżeli byśmy to czucie przenieśli, jakby rozszerzyli, rozwinęli, też troszkę na inne sfery, nie tylko na wybieranie krzesła czy fotelu w kinie, no to no oczywiście wybieramy czując ludzi, tak? To jasne, ale czasami działamy wbrew temu poczuciu, tak? Bo racjonalny umysł, czy jakby to, co sobie narzuciliśmy jako społeczeństwo, wymaga od nas pewnej mobilizacji, no przecież racjonalny, przecież tak się nie robi, tak? Chociaż ja czuję inaczej. Rzecz w tym tak. Mówię o pewnym rozwoju, tak? Nie mówię o patologicznych sytuacjach, że ktoś czuje, że ma ochotę kogoś uderzyć i powinien to zrobić. To nie o tym mówimy, tak? No, natomiast chodzi o taką integrację. No. Chodzi o to, żeby integrować te sfery. To jest też bardzo poważny, wiesz, taki problem cywilizacyjny nasz, bo rzecz polega na tym, że w naszej cywilizacji osiągnięto w pewnym momencie poniekąd przecież słuszne przekonanie o tym, że
jeżeli coś jest skuteczne, to znaczy, że to właśnie istnieje, tak? Czyli my nie bacząc na wierzenia na przykład ludzi z kultur przedpiśmiennych, Indian, Ameryki Północnej, podbiliśmy Amerykę, tak? Znaczy, mówię, nasza cywilizacja. Mhm. Duchową, przenikniętą, niezwykłą właśnie duchem praktyki, takiej, wiesz, szamańskiej i byliśmy skuteczni jako cywilizacja, ponieważ ta cywilizacja dąży do, maksymalizuje skuteczność. Nam się, żyjemy w takiej iluzji, że ponieważ nasza cywilizacja jest tak niezwykle skuteczna, bo wyniosła nas w kosmos, właściwie podbiła cały świat, tak? Ale nie widzimy tak naprawdę, a przynajmniej nie zastanawiamy się, jak to jest, że cywilizacja tak niezwykle skuteczna kruszy się rok po roku coraz bardziej. Że nie dostrzegamy w tym takim poczuciu samozadowolenia już wyraźnych pęknięć, coraz silniejszych. I one dotyczą tak naprawdę właśnie skuteczności, bo my upatrujemy skuteczność, równoważymy z materialnością, tak? Jeżeli coś się zmaterializuje, to znaczy, że jest skuteczne. Ale my też nadajemy temu tak naprawdę też jakość, w sensie, że nam się wydaje, że to stanowi jakość, ponieważ jest właśnie skuteczne, albo szybkie, albo mocne, albo nie wiem jakie. Ten kontekst jakby tego faktycznie jakby delikatnego tąpnięcia cywilizacyjnego, bo myślę, że jakby to nie wiem, czy nie zauważamy, ale że faktycznie teraz jest coś takiego, że mówi się o tym, że jest to pewnego rodzaju fala przebudzenia i że paradoksalnie zaczynamy doświadczać tego coraz bardziej i zaczynamy wracać też do tego, co wcześniej podbiliśmy, czyli wracać do tej duchowości, do tego kontaktu z naturą, do właśnie poszerzania świadomości, ale jakby w tym kontekście, wracając do wiedzy, która gdzieś tam dawno była zapomniana, bo przecież jakby zburzyliśmy różne pomniki cywilizacyjne, kultur, wraca się do Majów, wraca się do Indian, wraca się do rytuałów, wraca się do wierzeń, to jest bardzo mocny ruch, nawet w Polsce. Festiwali świadomościowych przybywa jak grzybów po deszczu. 4 lata temu był, zdaje się, jeszcze jeden tak naprawdę w Polsce. W tej chwili jest około 20. Więc jest jakby jakiś taki nurt powracający do tego. To jest... Oby tak było. Oby to oczywiście częściowo to jest to kompensacja. Tylko modą, tak? Jest to kompensacja i bardzo dobrze, że jest. Ale żeby to nie było tylko modą. Właśnie tego głównego nurtu, który... to nie jest cel, on po prostu oparł się na skuteczności i jest jej niewolnikiem, tak? No bo jak my możemy być skuteczni? To możemy tylko być skuteczni nieustannie udowadniając sobie skuteczność, czyli produkując ciągle. Podnosząc poprzeczkę. Pędząc gdzieś, zdobywając nowe planety, teraz już na Marsa niedługo będziemy latać, tak? To jest pewien rodzaj wewnętrznej niewoli. No, staliśmy się niewolnikami tego sukcesu, który wyprodukowaliśmy, aczkolwiek, no, jeżeli się przyjrzeć z boku, to ja nie wiem, czy to jest taki wielki sukces, to, co żeśmy stworzyli. Wielu ludzi uważa, że tak. No, ja bym się tyle udogodnień, to coraz mniej czasu, nie? Powinno być go więcej, że mamy szybkie samochody, pralki, zmywarki, szybkie pociągi, samoloty, a wszyscy mówią, że nie mają czasu. Nie? Niewątpliwie zdołaliśmy się w jakiś sposób uniezależnić od natury, aczkolwiek znowu trzeba to wziąć w nawias. No bo jeżeli się przyjrzymy, to w jakim sensie, tak? To tak naprawdę żeśmy się odizolowali od natury, a nie uniezależnili. I tu jest problem. Ale mam wrażenie, że też straciliśmy przez to jakby pewien kontekst człowieczeństwa, no bo jakby umówmy się, te wszystkie udogodnienia, które mogły nam tak naprawdę, miały na celu ułatwić nam i wspomóc nasze życie, życie to też relacje, tak naprawdę troszkę nas uwsteczniają, bo my się zamykamy coraz bardziej w samochodzie, w telefonie, w aplikacji, bo to wszystko jakby już jest tylko kwestia kliknięcia, a za chwilę kwestia tylko wysłania pewnego impulsu tak naprawdę, który sobie ewidentnie dostroimy w jakiś sposób. Niezła pętla. Dużo tematów, wiesz, w każdą stronę można wędrować. Dużo tematów, tak, no bo to jest taki temat, no, taki kontekst jakby tego, z czym pracujemy, tak? Tak jak mówię, no to są jakieś... Z czym fundamentalnym są nasze przekonania, my po prostu... gdzieś no, całym sercem jakby czujemy, że ta sfera nieświadomości powinna być
uaktywniana, ale w taki właśnie świadomy sposób, poprzez pracę. Ponieważ jesteśmy artystami, no to robimy to poprzez sztukę, tak? Pewnie gdybyśmy nie byli, to byśmy tak. Może byli, nie wiem, właśnie terapeutami, czy kimś innym. Prawdopodobnie to też ma związek z tym... Sztuka też ma funkcję terapeutyczną. Tak, znaczy, nie, my zawsze ja mówię, że na naszych warsztatach jest właśnie tak, że my nie robimy terapii, ale skutkiem ubocznym może być dobre samopoczucie. Bardzo ładne, podoba mi się. Tak. To się oczywiście kiedyś porozjeżdżało, bo przecież kiedyś akt sztuki, tak, namalowanie obrazu w jaskini, to był jednocześnie akt sprawczy, tak? To nie był akt symboliczny, przed malarz i zaraz oglądajcie. Nie, on tym dziełem coś robił, czynił. Nie tworzył tylko warstwy symbolicznej, która była przedmiotem podziwu i analiz, tylko on coś sprawiał tym, tak? Czyli nie było rozróżnienia między w sumie działalnością religijną czy duchową i artystyczną. To była jedność. I no i rzemiosłem. Taniec, dlatego zresztą właśnie jak do tego trochę zmierzam. Taniec u swoich źródeł jest właśnie taką pierwszą, fundamentalną działalność człowieka. Ja sądzę, że on wyłania się. On wszystko integruje. On jest tu i teraz, ale też tam i wszędzie, tak? Czyli klasyczna podróż szamańska to jest podróż za pomocą tańca i bębna często. Taniec jest czymś po prostu. Moim zdaniem, co wyłoniło się jeszcze przed muzyką. Mówi się o tym, że z ducha muzyki powstał teatr, a ja myślę, że być może muzyka wyłoniła się z ducha tańca, ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy tę pierwszą aktywność, to jaka ona jest? To bierzemy instrument i potem tańczymy? Nie. Najpierw tańczymy, a potem do tego znajdujemy instrumenty. Sądzę, że taniec jest czymś absolutnie fundamentalnym, czego nie doceniamy. Sądzę, że gdyby człowiek, każdy, codziennie tańczył, powiedzmy godzinę, sam dla siebie, po swojemu, byłby całkowicie zdrowy. Wspaniałe. Ja to właśnie robiłam jako dziecko, intuicyjnie. Codziennie wieczorem bezcelowo. Nie żadną techniką. Nie po to, żeby sobie coś udowodnić. Dla samego siebie, dla chwały właśnie. Dla czegoś, co przekracza, co jest bezinteresowne, co przekracza ten moment, co jest czystą radością. Myślę, że no jak to jest, że my się tego pozbawiamy? Przecież jakby taniec to wcale nie oznacza bardzo konkretnych ruchów. To nie jest jakby żadna forma, która musi właśnie się wpisywać w to i to. Oczywiście my sobie narzuciliśmy te wszystkie kalki. Ale to są kody, widzisz, to są kody w nieświadomości zbiorowej takiej też, tak? Że ktoś teraz, nie wiem, czy rodzą się kolejne pokolenia i obserwują to, co przynoszą poprzednie, tak? Jeżeli widzisz pewne kody ruchowe, tak? Pewne mody, które są, to no dosyć trudno jest od razu na dzień dobry wyrwać się z tego. Trzeba po prostu dzieci zostawić, żeby sobie same improwizowały. Niech słuchają muzyki taką, jaką lubią i po prostu niech po prostu tańczą. Do pewnego wieku to jest najlepsze, bo jeżeli od maleńkiego jakby już stosujemy jakieś, znaczy moim zdaniem, tak? Jeżeli od maleńkiego stosujemy, chyba że dziecko chce, nie wiem, chce być baletnicą, tak? Czy chce być, nie wiem, hip-hopowcem, czy chce być, nie wiem, tancerką tańca współczesnego, no to oczywiście te marzenia warto spełniać, ale mówię o takiej praktyce, że tak są zajęcia dla dzieci często, tak? Jakieś taneczne i tam są bardzo konkretne kody ruchowe. Chodziło ci o kody kulturowe, nieświadome. Nie, nieświadome. Mówię o kulturowe kody. Nie. Mówię o tym, że nieświadomości zbiorowej jest coś takiego, że my przechwytujemy, tak, przepraszam bardzo, bo to tak myśl mi poleciała tutaj, a tutaj powiedziało się coś innego. Dobrze, że jest Sławek. Obok. Chodzi mi o to, że w nieświadomości naszej zbiorowej jest coś takie poczucie jak pewien kod ruchowy, tak? Jakby kulturowy kod ruchowy. Ale z drugiej strony właśnie jest też ten kod, który wynika jakby z nieświadomości, z tego pierwszego impulsu do tańca, tak? I dzieci to mają. Dzieci to mają. I dzieci teraz to powiedziały bardzo głośno. Czuję, że coś tańczy we mnie. Mamy pewne impulsy z zewnątrz, ale słuchajcie, ale to jest tak, że my tego nie mamy, że tylko dzieci to mają? Nie, mówię o tym, że... Przecież my o tym zapomnieliśmy. Ale my jesteśmy cały czas dziećmi w pewnym sensie. W środku jesteśmy cały czas dziećmi. Jesteśmy cały czas nimi, tak? Tylko... Nie chodzi o to, żeby infantylizować z kolei naszą dorosłość, tylko chodzi o to, że ten aspekt jest aktywny i powinniśmy go strzec i rozwijać. Tak. I strzelić. Podałam to jako przykład o tym, tylko że dzieci to mają naturalnie, tak, a później zatracają to, jakby my nawet po naszych dzieciach obserwowaliśmy, jak
system jakby wchodzenia w jakby system szkolny też taki klasyczny, jakby jak powodował pewne kody już później, tak, w ciele. Jakbyśmy z tego systemu jakby wróciło trochę do normy. Tak widać było tą różnicę. Też pamiętam, jak prowadziłam kiedyś zajęcia. Wytniesz to. Te salwy. Słuchajcie, te salwy jakby są częścią tego, jak widzicie, jakby... Nie, no jak pracujemy, wiesz, w naszej technice akurat to jest tylko sygnał. To jest sygnał. Rewolucja nadchodzi. To jest bardzo ciekawe, bo przecież... to jest sygnał czegoś innego, to jest sygnał, że może trzeba wspomnieć o tym, co jest tradycyjne, co jest, tak, co przenosimy, bo to jest, tutaj się odbywa teraz wojskowa defilada, tak? Czyli po prostu pewien rodzaj rytuału, który jeszcze został w społeczeństwie, bo w społeczeństwie zostały rytuały, tak? Tak. Chodzi o to, bo może to też... Chodzi o formę tylko tego rytuału. Chodzi o to, żeby też nie powstało takie wrażenie, które czasami powstaje, jak się przeanalizuje jakiś gruntownie jakiś aspekt, a o drugim nie wspomni, że to nie jest do końca tak z tą metodą, że ona po prostu lekceważy istniejący świat. Wiesz? Nie, to właśnie... To nie o to chodzi. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że... Żeby nie być jednostronnym. Nie być, tak? Jednostronnym. Nasza codzienność po prostu często potrzebuje pogłębienia, a my sami jakichś nowych inspiracji, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że my od dziecka do pewnego momentu przechodzimy bardzo intensywny trening kulturowy, tak? Znaczy to jest zwykły proces socjalizacji, który nas jakoś w rzeczywistości ustawia, jakoś nas tam... Dla naszego dobra. Formuje, czy jak to się teraz mówi, formatuje. Dla naszego dobra, ale właśnie tutaj jest to pytanie o wewnętrzne dziecko, tak? Ponieważ jesteśmy trenowani do czegoś, to bardzo szybko pozbywamy się pewnych innych naszych umiejętności. I to nie mamy jak wykorzystać, nawet jeżeli je mamy, tak? No bo nie ma na to przestrzeni. Chodzi o to, żeby budować, jakby tworzyć taką przestrzeń, w której te umiejętności mogą zaistnieć. Ale im dalej w las, to my... zobaczcie, ile tak naprawdę można by wymienić mnóstwo praktyk, które powodują do tego, że jeśli jesteśmy dzieciakami, jakby mamy bardzo szeroki dostęp do wielu narzędzi, tak to skrótowo określę. Później przechodzimy pewien trening, który ma nas właśnie sformatować jakby do tego życia w świecie realnym. Znowu rzucę to w cudzysłów w kontekście naszej rozmowy. I nadchodzi taki moment, w którym się okazuje, że jakby nie dajemy rady fizycznie, psychicznie, ciało nie domaga, umysł nie domaga, stres, pędzący czas, wszystko się tam zaczyna zadziewać. I my na nowo próbujemy się dokopać do tego, co mieliśmy jako dzieci. Nie? Czyli jakby znowu jest jakby ten proces jakby uwstyczniania się jakby do poszerzania świadomości, czy to poprzez oddech, czy to poprzez ruch, nie wiem, yoga. Jest mnóstwo jakby technik do tego. Gdzie to jest błąd, kurczę? Błąd jest w ogólnym naszym nastawieniu, tak? Cała, jakby jeżeli cały system, cała machina nastawiona jest na coś, no to siłą rzeczy większa część jednostek też się na to nastawi, bo zostaną nastawione. My po prostu... Tak, bardzo trudno jest wyjść z systemu pewnego, tak? I też to nie chodzi o to, żeby teraz tutaj promować jakby wyjście z systemu i wyjazd na bezludną wyspę. To też nie jest rozwiązanie. Bardziej chodzi pytanie, o to, żeby... jak to się zdrowo odnaleźć. No po prostu pracując ze swoimi treściami nieświadomymi, umieć się odnaleźć jakby w tym... Ale nie zatracając świadomości, tak? Jakby właśnie pracować z tym, co się czuje, z tym, co się śni. Bo to nie o to chodzi, żeby teraz skoczyć w drugą stronę, że tak powiem, rzeczywistości, bo to też nie przyniesie żadnego skutku. Chodzi o to, żeby integrować świadome i nieświadome procesy. Ale słuchajcie, jak to robić? Bo w świadomości to są bardzo ważne rzeczy. To są konkretne ćwiczenia po prostu, tak? Na przykład świadomość potrafi uchwycić nasze moralne zachowania, tak? Znaczy potrafimy, dzięki świadomości jesteśmy w stanie w sposób przewidywalny, powtarzalny się zachowywać w pewnych sytuacjach. Czy między innymi jest moralność jest oparta na naszej świadomej refleksji, tak? Nie możemy tego porzucać, bo to nie chodzi o to, żeby teraz wywrócić ten... Nie, bo to by był, też byłby dramat, tak? To byłby dramat. O tej osobie, która po prostu jest szalona, tak? Niektórzy na przykład w tych tendencjach, tych nowych, takich tych świadomościowych, które rzekomo odkrywają zupełnie na nowo świat, chcą wywracać od razu wszystko, tak? Ja śledzę na YouTubie, jest dużo kanałów, które pokazują ten
które przedstawiają ten nowy paradygmat, ale tam jest moim zdaniem zapęd za daleko posunięty. Tam się wywraca już wszystko, tak? Czyli tak, na przykład jeżeli czujesz, że nie jest dobrze z religią, tak, ze wszystkim. Wszystko teraz trzeba wywrócić i zacząć od nowa. Ale od jakiego nowa? Bo w starym też jest to nowe. To nie jest tak, że w starym nie ma. Na przykład Jung twierdził, on miał kilkanaście takich punktów, kiedy jego praca terapeutyczna przynosiła skutek. Jednym ze skutków zamierzonych i satysfakcjonujących dla niego było wprowadzenie lub nawrócenie religijne lub przywrócenie wiary religijnej jego klienta. Dlaczego? Ponieważ on doskonale wiedział, że człowiek nie może funkcjonować tak po prostu w samych racjonalnych procesach. A tu chodzi o cel? Nie, chodzi o to, że rzeczywistość... Że nie chodzi o konkretną religię, tylko po prostu chodzi o sferę duchową. No, aczkolwiek on najwyżej cenił na przykład katolicyzm, za co pewnie zaraz dostanę po uszach, ale on dobrze wiedział, co mówi. Ja uważam, że my nie możemy tak się teraz zachowywać, że teraz będziemy wszystko niszczyć po prostu. By tylko dlatego, że znaleźliśmy jakieś maleńkie zalążki, ale to naprawdę wymaga większej pokory wobec tego, co zostało dokonane i jakiegoś takiego harmonijnego przejścia między tymi rzeczywistościami. Tak uważam. Ale czemu aspekt jest taki wiary? Bo, znaczy aspekt wiary jest taki ważny? Bo co innego jest jakby religijność, a co innego jest bycie wierzącym. W sensie, że jakby ja mogę mieć wiarę, mogę wierzyć w Matkę Ziemię, w energię, tak. Mogę tutaj podłożyć kilka różnych nazw jakby wiodących religii, ale to nie o to chodzi. Bo ja czuję, że jakby sam aspekt wiary daje swego rodzaju, może nie tyle cel, co daje pewnego rodzaju esencję i jakość życia, która stanowi właśnie o pewnym kluczu, być może też do świadomości, jakby do poszerzania jakby swojego pola widzenia, jakby do otwierania jakby swojego serca, tym samym odczuwania, nie wiem, zwracania uwagi na ten drobny listek, samoloty nie trudno zauważyć. Wiecie, o czym mówię. Czy wiara jest związana z zaufaniem, tak? Jeżeli wierzysz, to ufasz po prostu. I jeżeli ufasz, no to nie boisz się w tym świecie, tak? Jeżeli serce się otwiera. Znaczy tak, moim zdaniem tak to jest, no bo co, lęk jest najgorszym doradcą, nie? Ludzie sobie różnie radzą z lękiem, ale jeżeli ludzie działają lękowo, no to nie jest to fajne, no. Dochodzi do bardzo różnych Znaczy my nie zajmujemy się religią, żeby to... Nie, tylko mówię, że... Nie, się pojawiał w kontekście jakby pewnego przykładu... takiej rewolucji świadomościowej, która nadchodzi, ja to wyczuwam, która polega na tym, żeby wywrócić wszystko. No jest nawet w Stanach, jest teraz ten ruch CC, tak? Cancel Culture, tak? Czyli usunąć kulturę. I zacząć wszystko od nowa. Zacząć wszystko od nowa, tak? Czyli to jest oczywiście, wiesz, jakaś mgławica pewnie, która przeminie niedługo, no, bo na czym budować, wiesz, właściwie usuwając wszystko, tak? Ale właśnie mówię, bo w tym wszystkim to są też źródła, tak? To nie jest tak, że te rzeczy wyrosły same z siebie. U podłoża wielu zjawisk leżą genialne źródła, tak? Czyli wspaniałe jakieś inspiracje. Nie możemy wszystkiego usunąć. To jest bez sensu zupełnie. I co stworzyłby na to miejsce? To samo znowu w pewnym momencie. Chodzi o to, żeby przesunąć wewnątrz siebie, bo tak naprawdę uważam, że każdy człowiek powinien to od siebie zacząć. No wewnątrz tak, samego ja siebie. Ja cały czas drążę, jak to zrobić. W sensie, że ja wiem, że są konkretne ćwiczenia, jakby to jest złożony proces, ale tak jakby sprowadzając tak na ziemię, tu i teraz, jaką byście mieli radę dla... Tak dla wszystkich? No to jest właśnie ta przypowieść, którą się za nią posługujemy. Tak. To może ty dasz swoją, a ja dam swoją. To ja podam tę przy... Nie pamiętam dokładnie, że jeżeli chcesz, bo takie chińskie powiedzenie, że jeżeli chcesz tylko nie pamiętam dokładnie, jeżeli chcesz zaprowadzić porządek w państwie właśnie. Najpierw zaprowadź porządek w prowincjach. Jeżeli chcesz zaprowadzić porządek w prowincjach, zaprowadź najpierw porządek w swoim mieście. Jeżeli chcesz zaprowadzić porządek w swoim mieście, zaprowadź porządek w swojej rodzinie. Jeżeli chcesz zaprowadzić porządek w swojej rodzinie, zacznij od siebie. I właściwie jak patrzę na większość sytuacji, która się rozgrywa w świecie, na Facebooku, w polityce, w życiu społecznym, to się dzieje w drugą stronę. Tak? I ruch jest na zewnątrz. Tam załatwiajmy wszystkie swoje problemy. Nie. Tu są problemy, wszystko jest na zewnątrz. Ale to też jest temat zrzucania odpowiedzialności, prawda? Tak. Zacznijmy od siebie, tak? Weź swoje życie w swoje ręce. Znaczy to jest bardzo trudne, bo to tak mówimy, żeby nie wyszło, że my tak teraz oceniamy, że jak ktoś nie zaczyna od siebie, to po prostu oj. Ja uważam, natomiast że... chodzi o to tylko, żeby ludzie po prostu jakby właśnie zanim
zanim coś zrobią na zewnątrz, jakby skupili się przez chwilę na sobie. Zwłaszcza, że to wynika jakby ze mnie, tak, nawet jeśli robię na zewnątrz. Tak, dlaczego tak chcę postąpić, dlaczego tak robię, żeby się przyjrzeć po prostu, jakie są tak naprawdę moje motywacje. Jakby taki basic, tak? I tutaj już przy pogłębionej refleksji myślę, że jeżeli się wstrzymamy, na przykład, że coś chcemy napisać, ale napiszemy to na następny dzień, to może to już będzie inaczej napisane niż tak z tego impulsu. Tak? No ja uważam, że jest to doskonałe powiedzenie, to jest stare chińskie pożegadło. Uważam, że jeżeli każdy przynajmniej sobie przemyśli to powiedzenie i zacznie je odnosić do siebie w jakimś stopniu w życiu, to świat naprawdę by się zmienił. Bo my eksportujemy swoje problemy na zewnątrz. To nie jest tak. To zresztą Jung o tym mówił, że większość konfliktów naszych to są projekcje, tak? Realnych konfliktów w życiu, naszych kłótni. To są wyprojektowane jakieś aspekty naszej osobowości. Często jest też tak, że poznajemy, na przykład jesteśmy tak w trójkę, poznalibyśmy teraz jakąś osobę i nie wiem, dwoje z nas by powiedziało, że oj, coś mi ta osoba nie leży, ale co ty, wszystko jest okej, okay. Wspaniała osoba, tak? Mhm. Fantastyczna po prostu, ale nie, coś nie mamy zaufania, nie? Rozumiesz? Jakby to są te też, że po prostu już tutaj widać jakby pewne różnice jakby poczucia, tak? I teraz my pracujemy z impulsami, bo ja wcześniej powiedziałam, że może przemyśleć jeden dzień. My w naszej pracy pracujemy z tym, co jest od razu, tak? Jakby pierwsze, co przychodzi, ale właśnie to pierwsze przychodzi z nieświadomości. W momencie, kiedy potem nie zostaje uświadomione, tylko tak po prostu jest wyrzucone na zewnątrz, jest niekontrolowane. Ale to, co przychodzi z nieświadomości, to jest to prawdziwe? No tak, to są różne projekcje prawdziwe. Trzeba się temu po prostu przyjrzeć. Tak? Trzeba się po prostu temu przyjrzeć. Co za tym stoi? Teraz nieświadomość to też nie jest takie zjawisko, które jest spójne. No, to nie jest tak, że sobie wyobrażamy, że to jest taki ładny, ułożony przekaz, który tylko trzeba wprowadzić. Nie. Tam jest totalna... To jest kolejna rzeczywistość, tak samo jak tutaj. Musi mieć mapę, żeby dojechać walka. Gdzieś. I ona się toczy o twoją, moją, ani duszę, tak? Tam są postacie, które chcą, żebyśmy byli tacy, a nie inni. A inne postacie, na przykład, żebyśmy z kolei byli tacy. Więc to jest złożone. To jest bardzo złożone. My po prostu troszkę... My upraszczamy to, ale... My pracujemy z tym ponad 20 lat, więc... Znaczy nie 20 lat, nie, przesunię, kilkanaście lat, tak? Ale no 20... Nie, tak, no myślę, że pracujemy z tym od ale tą metodą. Dużo dawniej, a metodą tak. Co najmniej więc, od 16. Wybacz, Michale, ale nie da się tego po prostu tak powiedzieć w ciągu godziny, bo to jest bardzo złożone. Jasna chociaż sprawa. Byśmy bardzo chcieli. Znaczy, odpowiadam na to twoje pytanie, bo ono po prostu jakby jest takie, ono które... Ono jest taką lokomotywą, która ciągnie która bardzo długi pociąg. Dokładnie, bo to nie jest takie... Na czym pracowaliście na ostatnim spektaklu? To byłoby to bardzo konkretne pytanie, na które moglibyśmy odpowiedzieć w ciągu 2 minut. Wiem, aczkolwiek... nie wierzę. Może trzech. Nie, no tak jak powiedziałam, to jest różna rzeczywistość, więc ty możemy tylko, myślę, podczas tego wywiadu jakby ogólnie jakby zaznaczyć teren, na którym pracujemy, ale nie wiem, no myślę, że to jest doświadczyć tego trzeba, tak? Czyli trzeba po prostu zrobić jakieś konkretne ćwiczenie, nie wiem, przyjechać do nas na warsztaty i wtedy doświadczenie jakby powoduje, że my to zaczynamy rozumieć. Nie da się tego tylko pojąć, bo tak jak teraz nawet rozpoczynaliśmy pracę nad naszym nowym spektaklem Kantor Burza i mieliśmy casting, to osoby, które zostały zaproszone z castingu i są teraz z nami, to sami powiedzieli, że czują już tą różnicę, tak? Jakby tego, że im jakby na początku tak, my to o czym mówiliśmy, wszyscy rozumieli, ale teraz to czują. Po prostu, tak? Wcześniej na poziomie intelektualnym, przepuszczając jakby to tak, przez ale to swój tak, umysł. To jest, ale to jest po prostu normalna kolej rzeczy, tak? My też jak się rozwijamy, to po prostu, no tak, ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, mamy zjechać na nartach, tak, pierwszy raz, z góry na dół. I ja rozumiem, że to muszę stanąć tak, ja to rozumiem, co mam zrobić, ale po prostu mogą się wydarzyć różne rzeczy, tak? Dopiero jak to jest ja też poczuję... Mam takie doświadczenie. To jest no widzę, akurat narty mi przyszedł do głowy, no na tak nie jeżdżę. Ja też nie. Właśnie... No. Wypowiadamy się na tematy, których nie doświadczyliśmy często. Ona jest bardzo taka, wiesz, teoretyczna często. Czyli coś sobie opowiemy, coś zanalizujemy. Po prostu często nam się wydaje, że rozwiązanie intelektualne problemu jest rozwiązaniem problemu. Otóż nie jest. Dlatego to powiedzenie chińskie jest bardzo dobre, bo tak naprawdę wprowadza nas w samą rzeczywistość, czyli w nasze działanie, w nasz kontakt ze światem. Tak? Tutaj się toczy najważniejszy bój. Wydaje mi się, że gdzieś to
praca Ani i moja właśnie gdzieś oscyluje wokół takich węzłowych spraw. No. Tak czuję, że to oczywiście... No to wyraźnie to widzimy. Chcielibyśmy, żeby to szło jeszcze mocniej, tak, jeszcze bardziej. No ale w tym momencie możemy zrobić tyle, a nie więcej. Oczywiście to była droga po kolei, tak, no bo zaczynaliśmy właśnie od siebie przez to, że nas bezpośrednio dotykały pewne rzeczy, interesowały nas pewne rzeczy, tak? Zaczęliśmy od siebie i tak nie było celem, tak, że się spotkaliśmy i powiedzieliśmy, a słuchaj, w 2020 roku to będziemy mieć taką metodę i ty będziemy mieć takie założenia. Jakby to się rozwijało jakby w trakcie, tak? Jakby wynikało jakby z pewnej potrzeby pracy i z naszych zainteresowań. Czyli poszliście za chińskim przysłowiem. Zaczęło się od was, w sensie od tego, co was gdzieś tam dotykało. Teraz tak może powiedziałam, to też nie było... Później poszli w prowincję. Ale to też nie było tak, wiesz, to też nie było tak na początku, że mieliśmy takie założenie, tak? To była po prostu jakaś taka w sumie naturalna kolej rzeczy, bo myślę, że to jest tak, że jeżeli tak ty pracujesz, wiesz, w kontekście improwizacji i wcześniej jeszcze miałeś do czynienia z sztukami walk, no to też widzisz jakby ten moment, od którego zacząłeś, że był jakiś impuls, który cię wciągnął w jakąś stronę, w jakimś kierunku, a dopiero teraz z perspektywy... Ale też transformację. Transformację, ale też teraz z perspektywy czasu możesz zobaczyć jakby tak naprawdę tą drogę, tak, jakby, że ona to była prawda. Komplementarna i pełna. I podobnie jest w naszym przypadku, tylko inny temat. A jeśli mówimy o świadomości, o tym właśnie nabywaniu jej, jakby poszerzaniu, a tak naprawdę obserwowaniu, mam wrażenie, bo to jest właśnie proces nieustannie transformujący się. Takie są moje osobiste odczucia. Oj tak, to trzeba mieć dużo pokory do tego, bo właśnie im dłużej z tym pracujemy, tym więcej pokory do tego mamy. I to nie jest tak, że jesteśmy tutaj alfą i omegą, po prostu możemy się dzielić z tym, co do tej pory jakby udało nam się zrealizować i odkryć. Jest to oczywiście już dosyć spora wiedza, ale ona, jeszcze wiemy, jaki jest zapas, bo nieświadomość to jest jak kosmos. To jest ogromny teren i też, tak jak sobie wcześniej powiedział, no, różne tam siły działają. Nie tylko przyjemne, również i nieprzyjemne. Także trzeba po prostu wiedzieć, jak się po tym terenie przemieszczać. Stąd też... Ale tak też nawigować ludzi, prawda? No tak, dlatego też powiedziałam, że nigdy nie przekraczamy jakby pewnych granic na siłę. Ale zawsze i tak uzyskujemy pewien cel, bo mamy po prostu w tej metodzie są różne jakby... Ważne jest też to, że absolutnie drogi do tego. Od początku zawsze akcentujemy, że nie pracujemy terapeutycznie. Że nie wchodzimy, nie pracujemy z rodziną, z bliskimi. Zawsze możemy znaleźć inny wehikuł. Ani z tematami, które rzeczywiście mogą się okazać jakoś że ktoś jakoś na przykład trudniejsze, szerzył tak jak wycofujemy się, nie interesuje nas to, ponieważ to nie jest celem naszej pracy. Celem naszej pracy jest poszerzenie świadomości w inny sposób. Sam proces tworzenia spektaklu jest bardzo złożony i można się mnóstwo jakby nauczyć. Wszyscy się uczą i tancerze i my podczas każdego projektu i nie musimy się jakby wchodzić w tematy, które nie są domeną sztuki. To znaczy, tak mi się wydaje, że tak jest, to powoduje, że możemy nawigować, Michał. Że, tak, że, jest pewna sfera po prostu osobista, która jest niedotykana i przez nas wręcz świadomie odsuwana, dlatego że wiemy, że można jakby do świetnych efektów dojść stosując inną metodę, a nie musimy pracować z osobistym doświadczeniem, które przynosi po prostu, nie wiem, jakąś przykrość, czy chyba że ktoś chce popracować, ale to też my oceniamy, czy to jest, na ile to jest jakby znaczące, tak? No bo jeżeli ktoś, nie wiem, miał na przykład jakąś dziwną sytuację, ale ona nie jest dla niego traumatyczną sytuacją, tylko po prostu jest jakąś dziwną sytuacją, tak? I chce jakby z nią popracować. Nie wiem, na przykład przebiegł mu, nie wiem, przejechał mu traktor przed nosem, tak? Ale nic się nie stało, ale dla niego to było bardzo dziwne, tak? Że nagle znikąd, dajmy na to. No to możemy z czymś takim popracować, tak? Z takim osobistym doświadczeniem. Natomiast jeżeli ktoś już przeżył coś, co no dla wiem, niego jest... Z uzależnieniami nie będziemy pracowali. Nie będziemy pracować z relacjami w rodzinie, nie. Czyli wszystkie konteksty terapeutyczne jakby... Moglibyśmy to zrobić, ale po prostu nie jest to się, że nie jest to naszym celem, nie jest to naszą drogą w tym momencie. Gdyby to była nasza droga, to byłoby to oddzielnie robione, a nie przy okazji jakby
spektaklu. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam, no skutkiem może, może być dobre samopoczucie. Tak. Okazuje się, że mimo iż omijamy ten teren szerokim łukiem, jest mnóstwo ciekawych tematów. Więc nie musimy po prostu, wiesz, zajmować się czymś, do czego nie jesteśmy ani powołani, ani czego nie chcemy. I co często zresztą jest celowo przez na przykład różnych artystów wprowadzane w obszar sztuki, tak? A my uważamy, że nie powinno się tego robić. Znaczy nie ma takiej potrzeby. Nie ma tak, po prostu takiej potrzeby, żeby w ramach sztuki to robić. A powiedzcie mi, czy pamiętacie ten moment świadomej decyzji, że to się staje metodą waszej pracy? W kontekście spektakli? Metodą? Metodą? No pracowaliśmy parę ładnych lat, tak? To jest właściwie tak. Tak, że po prostu, że był to projekt, tak jak na początku powiedział, że najpierw to projektem badawczym. Że ale świadomie, powiedzieliście, że jakby to się zrodziło gdzieś tam ze środka, jakby z potrzeby obserwacji, jakby... No tak, no bo ja sama tańczyłam na scenie, też miałam różne swoje doświadczenia. Sławek, zanim się poznaliśmy, miał swoje doświadczenia artystyczne i po prostu potem jak się poznaliśmy z różnych rozmów, tak, podobieństw, no po prostu... To wszystko do tego płynęło. Wszystko do tego płynęło, tak jakby to miało po prostu tak być. Ania miała swoje projekty, gdzie eksperymentowała bardzo podobnie jak Mindel, tak naprawdę, nie wiedząc jeszcze o nim. Ja właściwie pierwsze szkice pamiętam jakieś dotyczące metod pracy, mam jeszcze z lat 90. Też wiązały się one z nieświadomością w jakimś aspekcie. No i później to eksperymentowaliśmy. Najpierw na sobie. Doświadczaliśmy bardzo trudnych i przykrych rzeczy często, przez parę ładnych lat. No i później to zaczęło się coraz lepiej układać. No po prostu, tak jak każdy dłuższy projekt, wymagał on pewnej tak wytrwałości, pokory i świadomości, że wiemy, że warto tam iść. No po prostu i wiemy wiemy jak przeprowadzić tam ludzi, bo to jest najważniejsze, bo gdybyśmy sami tego nie przeszli, bo często tak, też mamy tak. Gdybyśmy sami tego nie przeszli, my po prostu nie wzięlibyśmy na siebie takiej odpowiedzialności i po prostu było... Po prostu wiemy, gdzie jest stop i wiemy, jak prowadzić ludzi jakby do tego momentu, tak żeby bezpiecznie pracować nad spektaklem i żeby, tak jak mówię, i widzowie byli świadkami pewnego wydarzenia, które jest faktycznie jakby wynikiem tej pracy tancerzy w dobrych warunkach i w takim poczuciu mocy po prostu, tak, że ktoś wychodzi na scenę, wie, co się z nim dzieje, no bo musimy wiedzieć, to ja nie mogę odlecieć na scenie, jeżeli kolega czy koleżanka właśnie wykonują jakąś choreografię, a ja po prostu nagle coś poczułam i to nie może być też tak, dlatego ta synchronizacja to jest taki, ja wiem, gdzie jestem, wiem, w którym momencie jestem, wiem z jaką energią mam do czynienia, ale jednocześnie wiem, że jestem na scenie, w tym dniu konkretnym, z tymi konkretnymi osobami, tak? Więc to jest jakby cały czas płynne przechodzenie między świadomością a nieświadomością właśnie po to, żeby jak najwięcej jakby dać, ale to musi być bezpieczne, tak? Nie możemy po prostu odlecieć, że ale mnie poniosło dzisiaj. Nie, jesteśmy bardzo daleko od czegoś takiego. Zupełnie nie. Wręcz jestem przeciwniczką takich zachowań, dlatego że można pójść bardzo daleko, jeżeli się pracuje i nawet graniczne, do granicznych jakichś sytuacji, które dla widza mogą być nawet na granicy jakiegoś bezpieczeństwa. Przy założeniu, że to jest świadome, jest to bardzo bezpieczne. Tak, że ci ludzie wiedzą, co... Czyli w pewnym sensie odpowiedzieliśmy też poniekąd na twoje pytanie, jak z tą świadomością, no bo wychodzi z tego, że nasza metoda w sumie jest bardzo mocno świadomościowa też, tak? No bo jest, bo ona... Ale ma przyczepnie świadomości. Bo my wiemy... Cały czas tam czerpie. Tak. Łączymy to. Ale zawsze wiemy, gdzie zaczynamy i do czego zmierzamy. I po prostu to jest... Ale to już jest higiena pracy też, prawda? Tak, to jest odpowiedzialność za ludzi. My nawet mówimy o BHP pracy, zawsze musisz komunikować, jak się czujesz. My się nie obrażamy, że coś jest nie tak, ale po prostu coś się nie podoba i tak dalej. Czy jakiś jest dyskomfort, tylko po prostu trzeba to komunikować, ponieważ w tej naszej metodzie jest najważniejsza jest komunikacja. Jeżeli ktoś nam nie powie tego, no to my nie jesteśmy, wiesz, aż tak rozwinięci, żeby po prostu... Oczywiście wyczuwamy pewne rzeczy, ale nie jesteśmy w stanie wyczytać każdej jednej myśli, tak? Więc ktoś musi powiedzieć jakby, jak się z tym czuje,
A potem na przykład, no, jeżeli nie zakomunikuje, no to jestem na tak zwanym biegu, tak? Czyli my nie możemy tej osoby dalej przeprowadzić, no bo ona nie komunikuje nam tego, jak się z tym w tym danym momencie czuje. Czyli cały konspekt zaufania tutaj jakby się też radzi jakby w budowaniu. Tak, oczywiście, ale to jest dwustronne, bo wiesz, my zapraszając ludzi do współpracy też nie dajemy duże kredyt zaufania, że będą z nami współpracować. Ale to zaufanie jest... To jest z dwóch stron. Ale wiesz co, Michał, to zaufanie jest budowane też systematycznie, bo krok tak. po kroku. Czyli zaczynamy od czegoś, zobacz, jakie to jest, potem jest drugi krok, trzeci. My pracujemy bliżej świadomości. My po prostu mamy jakby po kolei, to przemyślane już od tej strony, że nie, przesuwamy się w stronę. Zależy jeszcze od spektaklu. Nie ma potrzeby, wiesz, po prostu wiemy, że nie ma potrzeby pracując, bo to jest bardzo ciekawy świat, on jest bardzo poruszający, niezwykły, energetyczny, ale nie ma potrzeby robienia gwałtownych ruchów tutaj, żadnych. Czyli żadnego szoku. Nie ma potrzeby stosowania żadnych ekstra narzędzi. To krok po kroku wystarczy pracować i efekt i tak jest bardzo, bardzo ciekawy dla wszystkich, tak? Tak, nie ma u nas czegoś takiego, że oj, cicho, bo ktoś się musi skoncentrować. Nie, jeżeli ktoś jest w tym stanie, może właśnie latać, mogą latać samoloty i jakby ktoś jest w tym stanie i wie, że tam jest po prostu, bo to czuje. Nam to nie przeszkadza. Nam to nie przeszkadza. Cały czas trwa. Wręcz przeciwnie, my jesteśmy z tymi strzałami i przyjmujemy je jako nie, ale rozumiem, o co chodzi, że po prostu nie musi być jakby spełniony, super specjalny. Tak, oczywiście miło jest, jeżeli nie otwierają się co chwilę drzwi i ktoś nie wchodzi, ale to nie musi być jakichś ekstremalnych warunków, że nie wiem, zapalamy kadzidła, świece, musimy wyjechać gdzieś bardzo daleko. Oczywiście to jest miłe i fajne i my lubimy pracować na wyjazdach, natomiast możemy pracować nawet na tej łące, tak? Nie ma problemu. Słuchajcie, chciałbym Was jeszcze zapytać i tym samym być może zaprosić na Wasz najnowszy spektakl, na którym właściwie pracujecie teraz, bo próby wciąż w toku, realizujecie go w Krakowie. Z zacną ekipą, z tego co wiedziałem, skład. Znowu zazdroszczę. Pewnego dnia się dokopię do Was w jakiś sposób. Cóż to za spektakl? Kiedy premiera? Na jakim etapie jesteście? To w 3 minuty mówiłaś, Aniu, tak? To w mniej. Premiera 15 października, zapraszamy. 16-17 spektakle w Krakowie, w Krikotece. To będzie spektakl pod tytułem Kantor Burza. Inspirowane, ale to jest słowo niewystarczające twórczością i życiem Tadeusza Kantora, artysty dla nas bardzo ważnego w swoim czasie, a zresztą nie tylko w swoim, zawsze w jakimś sensie bardzo istotnego artysty. I cóż, no jest to spektakl, na którym wciąż pracujemy, więc nie wszystko tutaj, wydaje mi się, możemy jeszcze powiedzieć. Natomiast to, co jest bardzo ważne dla nas, to próba zmierzenia się z duchem tej twórczości właśnie przy pomocy narzędzi, które posiadamy i tej metody, o której tu rozmawialiśmy, wejście w ten świat i zbadanie go. Sen tej twórczości. Poziom twórczości jeszcze poprzez cień, który ona rzuca lub blask, który emanuje, rozumiesz? Dla nas to jest bardzo, bardzo ciekawy projekt. No, nie chcę zapeszać, to tylko może tyle tytułem zaproszę. To już niedługo. Na ile osób realizujecie spektakl? 6 osób. 6 tancerzy. Tam jest Magdalena Skowron, Natalia Dinges, jest Daniela Komendera, Paweł Łyskawa, jest Piotr Skalski i Bartosz Ostrowski. Zacna ekipa. Zacna, bardzo zacna. Bardzo zacna ekipa. Bardzo zacna. Zapraszamy. Pozdrawiamy serdecznie. 15 października jeszcze raz. Premiera, 16-17 kolejne grania. Tak. Jeszcze chciałam tylko przeprosić, że kolejność była zupełnie przypadkowa, bo nie zdążyłam powiedzieć alfabetycznie. Ale ja liczyłem sobie tutaj na palcach, wszyscy stali wymienieni. Zgodziło się. Także się zgadza. Słuchajcie. Mam wrażenie, nieodparte, za każdym razem, kiedy się spotykamy, jak już nam się uda spotkać, że moglibyśmy tak godzinami. O tak. I bardziej mam poczucie, że nie tyle rozmawiamy o tańcu, co nasza rozmowa w pewnym momencie staje się tańcem. Czymś nieuchwytnym, czymś przepływającym, czymś zataczającym różne kręgi.
i za to sobie bardzo cenię ten czas zawsze spędzony z wami. My tobie również, Michał. My tobie również bardzo dziękujemy, że chciałeś przyjechać tutaj. Właśnie. Jak mogłem opuścić defiladę, się okazuje. Specjalnie zorganizowaliśmy to wszystko. Ja dziękuję za takie przyjęcie. Słuchajcie, 16 tylko było samolotów. Siły lotnicze. 16 się udało ściągnąć. Policzone samoloty, wszystko wiemy. Tak. Może na sam koniec, bo też mówiliśmy o tej rzeczywistości, o tym, jak one się przenikają, tej sennej, tej oczywiście znanej nam ten tradycyjny sposób. No z takim snem też pracujemy, ale akurat nie przy tych spektaklach. Pierwszy spektakl badawczy tą metodą taniecznego ciała powstał pod tytułem taniecznego ciała, powstał właśnie na bazie spojrzenia, które sobie wymyślił na bazie mitów osobistych i pracowaliśmy z mitami osobistymi tancerzy. I to były też sny z dzieciństwa. Sny z dzieciństwa. Ale sny takie z nocy. Takie nocne. Takie nocne sny. A teraz? W tym spektaklu? W tym spektaklu jest inny temat. No właśnie, bo tu jest. Ale gdzie tu jest sen? W sensie nie poruszyliśmy. No właśnie, tak. Bo to jest cała gałąź jakby tego tematu związanego. Związana jakby z przełożeniem tego na sztukę, tak? Przełożeniem tego sztuką i w jakiś sposób rozwijamy to w pracy. No, sen jest naszą nie tylko narzuconą jakby z zewnątrz formą, treścią. Właściwie treścią najlepiej, czyli to nie jest tylko to, co przychodzi, tak? Sen możesz w pewnym sobie. W pewnym możesz sensie, wejść w sen. Możesz wejść w sen, możesz sen wyśnić w dowolnym momencie swojego życia. Jung wypracował taką metodę, która się nazywała aktywna imaginacja. Ona polegała właśnie na pracy na granicy snu i jawy z pewnymi treściami. My to po prostu w jakiś sposób rozwinęliśmy. Pogłębiliśmy o nasze jakby takie już takie czysto praktyczne, taneczne, teatralne aspekty. No i też przełożyć na ciało. Tak, bo można powiedzieć, że śnimy kantora w ten sposób. Tak. Czy to jest tak, że jakby wprowadzacie konkretny wątek tematyczny na zasadzie zaproszenia do siebie swego rodzaju snu, tudzież stanu śnienia, niekoniecznie oczywiście. To są bardzo konkretne ćwiczenia, które głównie z samego pracowuję ja część, w zależności od tematu, czy od przyszłego, to się dzielimy w pracy jakby różnymi naszymi, tym co mamy zrobić, bo tego jest dużo. I to są tak ćwiczenia, że dyskutujemy jakby co to ma być, potem sobie to opracowuję, czy wspólnie opracowujemy, ale polega to na tym, że po prostu musimy tak określić jakby temat ćwiczenia, żeby uzyskać jakby, żeby po pierwsze pracować z tematem, który nas interesuje, że to nie jest tak sen, a pomyśl sobie o kantorze cokolwiek, tylko są to nakierowane na bardzo konkretne treści zadania do wykonania i tancerze dostają konkretną instrukcję, która prowadzi ich do pewnego stanu snu, tak? My im pomagamy, oczywiście pracujemy jeden na jeden. Często do każdego podchodzimy, ale też dajemy swobodę, też swobodę taką, żeby ludzie też się uczyli, no bo później muszą to sami móc wykonać na scenie. Oczywiście to jest wpisane w całą strukturę jakby naszego założenia, tak? Bo my jakby wchodzimy w ten temat też ze swoimi intuicjami i my te intuicje rozpisujemy na strukturę i badawczą. I potem z tej struktury wychodzimy do działań artystycznych. Także to jest tak, takie. Czyli po prostu jakby, no jest to jakby cała metodologia, nie tylko jakby przeprowadzenia osób jakby do pewnego stanu energetycznego w ciele, tylko jest to cała metoda jakby od momentu startu naszej pracy aż do samego zakończenia spektaklu. Zawsze to jest ustrukturyzowane. To znaczy, to według metody alchemicznej tak naprawdę. Tak, ale sam temat też, tak? Czyli jeżeli pracowaliśmy z Batajem, to interesowało nas zjawisko na przykład suwerenności wewnętrznej i zjawisko jakby tego, jak ta suwerenność postulowana przez Bataja, czy opisywana przez niego, przejawia się w relacji między dwójką ludzi, w relacji przede wszystkim erotycznej. A szczególnie niebezpiecznej. Ale też w jaki sposób działa na wewnętrznie, tak? I to były nasze elementy strukturalne, tak? I wokół tego, a nie w ogóle jakkolwiek. Czyli to jest bardzo, mówiąc, struktura, że to jest zawsze ustrukturyzowane u nas. Znaczy my wiemy, do czego zmierzamy i
tworzymy pewną mapę pojęć, pewną strukturę już całości, która się z tego ma później wyłonić i powoli wnikamy to za pomocą snu. Także to jest no właśnie świadomość, nieświadomość, świadomość, nieświadomość. Cały czas to się przeplata. Nie pozostaje nic innego, jak przyjechać, zobaczyć spektakl i zobaczyć, jak ta metoda zadziałała z tematem Cantora. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Już wypatruję kolejnego. Uwielbiam rozmowy z Wami. Mam taką również propozycję na koniec, żebyśmy sobie chcieli drzemkę. O, dobrze, tylko... Może być na jawie, nie musimy jakby zapadać w sen. Dobrze. Niemniej jednak... Wspaniale. Okej, może być tak. Ja mam tutaj... To ja na chwileczkę. Drzemkowe mam okulary. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Michale. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Dzięki. To ja lewą niestety.